Cześć! W tym odcinku pokażę, jak podłączyć i uruchomić internet z routerem ZTMF297D. Zapraszam! Zacznijmy od zawartości zestawu. Oprócz routera w pudełku znajdziesz zasilacz, kabel LAN i instrukcję obsługi. Zanim zaczniesz instalację, znajdź odpowiednie miejsce, najlepiej jak najbliżej okna. Dzięki temu odbierany sygnał sieci komórkowej będzie lepszy. Pamiętaj, aby routera nie stawiać blisko innych urządzeń elektronicznych, np. amplitonera czy telewizora. O tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca, opowiadaliśmy w innym filmie. Link znajdziesz w opisie. Najpierw włóż kartę SIM w taki oto sposób. Podłącz zasilacz i poczekaj, aż router się uruchomi. Router możesz podłączyć do komputera przewodem z zestawu. Drugi koniec przewodu włóż do dowolnego portu w routerze. Możesz też skorzystać z połączenia przez Wi-Fi. Router ma też funkcję NFC, co oznacza, że możesz połączyć się z nim przez NFC bez wpisywania hasła. Jeśli Twoje urządzenie ma NFC, to włącz tę opcję i zbliż je do routera w oznaczonym miejscu. Oczywiście możesz też użyć klasycznej metody parowania, czyli przy użyciu hasła. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło. Dane do połączenia znajdziesz na naklejce na spodzie routera. Jeśli robisz to na komputerze i wyświetli się taki komunikat, to wciśnij na sekundę przycisk WPS na routerze. Dioda Wi-Fi zacznie migać, a komputer połączy się z routerem automatycznie. Sprawdź teraz diody na urządzeniu. Jeśli ta dioda świeci się na biało, to możesz korzystać z internetu. Nie musisz wykonywać dodatkowych czynności. Jeśli świeci się na zielono, to też możesz korzystać z internetu, ale prędkość będzie niższa, bo router ma wtedy dostęp tylko do internetu 2G lub 3G. Dlatego spróbuj ustawić router w innym miejscu, tak żeby ta dioda zaświeciła się na biało. Oznaczać to będzie, że router połączył się z siecią LTE. Jeżeli jednak ta dioda świeci się na czerwono, to znaczy, że karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN. Należy go wpisać, żeby móc korzystać z internetu. W komputerze uruchom przeglądarkę i w pasku adresu wpisz 192.168.0.1. Otworzy się strona konfiguracyjna routera. Kliknij Akceptuję. W prawym górnym rogu możesz zmienić język. Wpisz hasło do strony administracyjnej i kliknij Zaloguj się. Hasło również znajdziesz na naklejce. Router wymusi zmianę domyślnego hasła do strony administracyjnej. Wpisz obecne hasło i dwa razy nowe, wymyślone przez siebie. Kliknij Zastosuj, a potem Dalej. Wyświetli się strona z ustawieniami sieci Wi-Fi, gdzie ustawisz własną nazwę sieci Wi-Fi i hasło. Można teraz pominąć ten etap i zrobić to później w ustawieniach. Kliknij Dalej, Zakończ i Tak. Teraz wpisz PIN do karty SIM. Zaznacz też to pole, żeby nie podawać PIN-u za każdym razem po restarcie routera. Kliknij Zastosuj, a po chwili router połączy się z internetem. Hasło do Wi-Fi jest długie i niełatwo jest je wpisać, a co dopiero zapamiętać. Możesz ustawić własne. Przejdź do ustawień sieci Wi-Fi. Przy pozycji Wspólne SSID
możesz zaznaczyć opcję Włącz i kliknąć Zastosuj. Dzięki temu urządzenia będą widziały jedną sieć Wi-Fi i same będą wybierały, z której częstotliwości będą korzystać. Z 2,4 lub z 5 GHz. Poniżej możesz wpisać nową nazwę dla swojej sieci Wi-Fi. I hasło. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zastosuj. Oczywiście po tych zmianach podłącz wszystkie urządzenia do Wi-Fi już przy pomocy nowych danych. Możesz też zdecydować, czy łączenie przez NFC ma się odbywać z siecią główną lub z siecią dla gości. Aby to zrobić, włącz sieć dla gości a następnie w opcjach NFC wybierz identyfikator SSID gościa. Warto też wspomnieć, że router ma możliwość wyboru pasu. Funkcję tę znajdziesz w ustawieniach sieci w zakładce Wybór pasm. Jest też funkcja Easy Mesh, czyli będzie można rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi w Twoim domu, wykorzystując do tego dedykowane urządzenia. I w tym odcinku to wszystko. Jeśli masz pytanie, zadaj je na forum Nasz Orange lub napisz w komentarzu pod filmem. Dziękuję i do zobaczenia.